Stanisław Kononowicz został skazany na 25 lat łagru. Prawda? 5 lat pozbawienia. Prawda? No. Widzisz? Wysłany mu ZS. Bardzo słuszny człowiek. A ty jechałeś po ojcu mój. Różnie. Różnie. W poprzedniej części skupiliśmy się na rodzinie Krzyśka i przeszłości w latach 1908-1985 i zakończyliśmy na przeprowadzce do Białegostoku. Dostałem kilka maili z sugestią, że powód tej przeprowadzki Kononowiczów miałby być zupełnie inny niż wcześniej podawana przeze mnie wersja, ale nie były one poparte dowodami, a raczej w większości przypadków przypuszczeniami i domysłami. Natomiast w tak zwanym międzyczasie udało mi się zagłębić w sprawę mocniej i tylko upewniłem się we wcześniejszym stanowisku. Z tego powodu z choroby mamy. Z choroby mamy, że mama miała raka niezłośliwego i tu przeszło w toku operację i lekarz powiedział dla taty albo ziemię, albo mamy. Tatuś wybrał żonę. Przeprowadzka była konieczna z powodu choroby matki. Pani Leonarda zachorowała na raka związanego z kobiecymi sprawami i potrzebna była operacja. Dzięki nowo pojawiającym się materiałom uzyskujemy więcej informacji, jednak warto brać poprawkę na upływ czasu, który potrafi zniekształcić obraz historii nawet osobie, która stara się przekazać ją najbardziej bezstronnie i rzetelnie, więc cały czas staram się wszystko analizować pod kątem jedności czasu, miejsca i logiki. 1975. Sprowadzenie się do Starosielc. Już dziadka tu pochowany w 1974 roku, tu w Białymstoku, w Starosielcach. My już się pakowaliśmy się do wyjażdżki, sprzedawaliśmy wszystko. W 1975 roku przyjechaliśmy, musieliśmy tutaj meble, nie meble, rodzice pownosić. Domek na Szkolnej nie był umeblowany, więc łóżka, wersalki i część mebli zostały przywiezione jeszcze spod kętrzyńskiego Wilkowa, a reszta była sukcesywnie dokupowana. Przeprowadzki zazwyczaj generują masę zamieszania, tak było i w tym wypadku, więc do końca roku Krzysiek nie uczęszczał już do szkoły. Do 1975 roku chodziłem do szkoły. Połowę szkoły piątej musiałem przerwać tam, bo ten rok czasu 75 już nie poszłem, 70 chyba 6 czy 7 rok do szkoły poszłem. Aklimatyzacja w nowym miejscu była niestandardowa z różnych powodów. Druga wojna światowa nie oszczędziła Białegostoku. Straty w 1939, powstanie w białostockim getcie, zaraza w obozach niemieckich i ciężkie walki w mieście w roku 1944 poskutkowały wyludnieniem i licznymi zniszczeniami. Po nastąpieniu pokoju ludzie z okolicznych wsi chętnie migrowali do obecnej stolicy Podlasia. Białystok. Do roku 1939 największy obok Lodzi centrum przemysłu tekstylnego został w 3/4 w czasie burzy wojennej zniszczony. Ze 120 przedwojennych fabryk zostało tylko 12. Natychmiast po wojnie przystąpiono do odbudowy zakładów przemysłowych, instytucji państwowych i gmachów użyteczności publicznej. Starosielce nie były odwieczną integralną częścią Białegostoku. Od czasu II Rzeczypospolitej do 1954 stanowiły odrębne miasto, które finalnie włączono do Białegostoku. W roku 1975 nadal jednak są to wyraźne obrzeża, zamieszkałe często przez pracowników kolei, z dominującą zabudową jednorodzinną. Cała dzielnica była położona z dala od większych sklepów, urzędów czy innych ważnych miejsc. Domek Kononowiczów ze stosunkowo sporym podwórkiem, toaletą, zabudowaniami gospodarczymi i dachem z blachy mógł być jednym z lepszych, o ile w ogóle nie najlepszych na ulicy wówczas. Nawet jeśli założymy, że te zabudowania gospodarcze powstawały sukcesywnie z czasem. Zresztą gdzieś tam na starych zdjęciach za czasów kampanii bodajże chyba, jeszcze w miejscu, gdzie obecnie znajduje się dom Kargula, widać taką starą, rozpadającą się drewnianą szopę. Migracja ze wsi do miasta była dla rodziny większą zmianą niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać.
to nie tylko zmiana okolicy i otoczenia, ale też sposobu życia całej rodziny. Wilkowie kononowicze żyli z własnego gospodarstwa i to ono dawało im utrzymanie. Gospodarka wymagała poświęcenia czasu całej rodziny, od dorosłych po niejednokrotnie chętnie angażujące się dzieci. Jednak teraz znaleźli się w nowym miejscu, gdzie dotychczasowy model ekonomiczny uległ zmianie. W jednym z wywiadów Krzysiek mówił, że gospodarka w Wilkowie przeszła na skarb państwa m.in. w zamian za rentę. Domyślam się, że mogła to być renta dla schorowanej wtedy pani Leonardy, ale to tylko moje przypuszczenie i nie mam w ogóle żadnych tutaj faktów i żadnych dowodów, żeby to potwierdzić. Pan Bronisław Kononowicz miał już wtedy, według papierów repatriacyjnych, 67 lat, więc nawet na dzisiejsze czasy byłby pełnoprawnym emerytem. Gdyby nawet jednak, załóżmy, uparł się przy pracy, to wydaje mi się, że mógł ją kontynuować maksymalnie do początku lat 80., w których to państwo wręcz zaczęło nakłaniać osoby, które gdzieś tam już znajdowały się koło tego wieku emerytalnego, do przejścia często nawet na wcześniejszą emeryturę, by stary rocznik zrobił miejsce nowemu pokoleniu. Nie odnotowałem, by Krzysiek wspominał, aby jego mama miała wyuczony zawód oraz żeby wykonywała jakąś konkretną pracę zarobkową w Białymstoku. Możemy więc spróbować założyć, że to właśnie ona zajmowała się głównie hodowanymi przez rodzinę świniami, które bywały czasem przedmiotem sporów z sąsiadami. Kolega mój, który tyle samo lat ma co ja, był jego sąsiadem i on tam zawsze miał ściny z nimi, bo oni wtedy świnie hodowali, już wtedy nikt nie hodował świn, tylko Kononowicz hodował świnie i wiadomo, capiło po sąsiadach, no waliło jak to ze świni, no jak to świnie, jak się hoduje, śmierdzi tym gównem wszystkim i tak dalej, nie, o zobory daje. Rodzina odbierała od jeszcze wtedy poborowego Wojska Polskiego i Straży Granicznej resztki ze stołówek, tak zwane zlewki. Dzięki temu mundrowi mieli problem utylizacji z głowy, a Kononowicze, dając to świnkom, zmniejszali koszty produkcji. 12-letni Krzysiek i 15-letni Boguś chodzą do szkoły podstawowej numer 21, dziś imienia Józefa Piłsudskiego. Mieli tam całe 12 minut drogi na piechotę. W internecie można natknąć się na informację, że Krzysztof chodził do szkoły numer 12 imienia Zygmunta Glogera, ale są one sprzeczne z wypowiedziami samego zainteresowanego, który podkreślał, że podstawówka była na Starosielcach. Do tutaj. Zaprowadzili mnie rodzice i brata do szkoły podstawowej tutaj w Starosielcach, tylko nie wymieni jaka szkoła podstawowa. Potężny warmianin źle wspomina szkołę, jak sam mówi, nie przez nauczycieli, a przez nieumiejących się zachować kulturalnie uczniów. Bo to niewinne te nauczyciele, tylko winni wszystko uczniowie. Jak ja zaszedł do szkoły, to ja myślałem, że jestem w wariatkowie. Przerwa, no dobra, rodzice poszli do sekretariatu tam, do dyrektorki, ja i brat na korytarzu. Przerwa. Boże święty, wisk, pisk, jęk, jakby wariatkowie. Przerwa, jeden jednego. Sukienki dla dziewczynek porozrywali. Tak! Ja za głowę wziął się. Mówię, tatuś, nie ma tu szkoły w tym Białymstoku, innych szkół? Ja mówię, ja nie pójdę. A brat obrał się zdenerwowany, jak nie wiem co. Jak nie wiem co zdenerwowany. Mówię, a widzisz? Potem poszłeś. No a trzeci dzień nie poszedł. Ta szkoła wariacka jest podstawowa. Ja ledwie ukończyłem tą szkołę, ale ukończyłem dobrze. Otrzymałem świadectwo z 8 klasy. Na czwórki się uczyłem, wyznaję w wywiadzie. A przedmiot, jaki najbardziej lubiłem, to gospodarka. W tym okresie jednym z ulubionych hobby Krzyśka są warcaby, które grywał m.in. z tatą, a ponoć nawet i na jakichś konkursach zdarzało się występować. Rok 1976 wita na świecie dwie postacie, które miały ogromny wpływ zarówno na samego Krzyśka, jak i w ogóle na całe losy Uniwersum Szkolna 17. W nieznanym dniu i miesiącu urodził się Adam Stanisław Czeczetkowicz. Nazywam się Adam Stanisław Czeczetkowicz, kandyduję w tych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, okręg Białystok. Polityczny twórca, w pewnym stopniu menadżer i człowiek wspierający Kononowicza.
22 lutego 1976 roku rodzi się Jarosław Andrzejewski, znany szerzej najpierw jako Czarny, a później Meksikano. Redaktor, którego działania rozsławią szkolną na cały kraj i sprawią, że uniwersum stanie się interaktywne. Z drugiej strony, pośrednio w wyniku tej właśnie interaktywności, uniwersum zapełniło się trollami, którzy do dziś rozgrywają mieszkańców szkolnej, często w sposób, który nazwałbym brutalnym, nawet jak na warunki internetu. 1976 to również prawdopodobnie pierwsza krzyśkowa aktywność społeczno-polityczna. W tym roku, jak twierdzi, miał zaangażować się w pracę Komitetu Obrony Robotników, w skrócie KOR. Nagle dowiedzieliśmy się, że odbywa się w sądach na Lesznie, to jest na Świerczewskiego, proces pierwszej grupy robotników z Ursusa, którzy wyszli na tory. Pierwsza siódemka była sądzona o sabotaż i groziła im kara śmierci przy drzwiach zamkniętych, nawet na korytarz nie wpuszczano. Po kilku latach ulgi i powiewu Zachodu, ekipie Gierka kończą się możliwości dalszego podtrzymywania ciepłej wody w kranie. O ile jeszcze w roku 1970 dług Polski wobec krajów kapitalistycznych wynosił 1 miliard dolarów, to do 1976 wzrasta on ośmiokrotnie, czyli do 8 miliardów dolarów. W wyniku tego rząd zapowiada wzrost cen. Niektóre produkty jak cukier czy ryż miały podrożeć o 150 lub 200%. Robotnicy zaczynają protestować. Między innymi w Radomiu. Tam przez zwlekanie i celowe unikanie jednoznacznej odpowiedzi partii rozwścieczeni robotnicy zajmują budynek Komitetu Wojewódzkiego, zrzucają czerwoną flagę i zamieniają na flagę Polski. Portrety Lenina wylatują przez okno, a budynek zostaje podpalony. Na ulicach budowane są barykady, by nie dopuścić straży pożarnej do gaszenia płonącego Komitetu Wojewódzkiego. O godzinie 20 rząd oficjalnie wycofuje się z podwyżek. Walki na ulicach Radomia, w których udział wzięło 20 tysięcy osób, naprzeciw 1543 funkcjonariuszom, trwają do godziny 21. Tłumienie jest bardzo brutalne. Służby katują zatrzymanych, obcinają im włosy nożami oraz rozbierają zatrzymane kobiety i każą im stać półnago z odsłoniętymi piersiami na korytarzach. Od następnego dnia są masowe zwolnienia setek osób. Niektórzy oprócz ścieżek zdrowia dostali jeszcze długoletnie wyroki więzienia za wymyślone przewinienia. Przypomnijmy, że w PRL-u to państwo było głównym pracodawcą i jak miałeś papiery, że cię zwolnili lub siedziałeś politycznie, to ciężko było z szukaniem nowej roboty. KOR powstaje właśnie po to, by pomagać tym poszkodowanym, pobitym, wsadzonym do więzienia pod fikcyjnymi zarzutami lub po prostu wyrzuconymi z pracy, którzy zostali bez środków do życia. Krzysiek mówi, że w wieku 13 lat roznosił ukryte między stronami zeszytów ulotki Komitetu Obrony Robotników. I trzeba przenosić było ulotki ich. Ulotki. A czy przenosiło się gdzie? W tornistrach. W przypadku możliwego zatrzymania przez milicję miał opowiadać wierszyk o tym, iż nie wie skąd są te ulotki. 1977. Brat Krzyśka Boguś podczas kłótni o krzesło, stojąc przy ścianie, dostaje cios w głowę, którego następstwem jest wstrząs mózgu. Wydarzenie to ma rzutować na całe życie starszego brata. 1978. Krzysiek kończy szkołę podstawową i stawia kolejne kroki w swojej ścieżce edukacji. Po wakacjach rozpoczyna naukę i tu znów nie mamy pewności gdzie, bo według najczęściej przez niego podawanej wersji był w technikum mechanicznym, ale podczas kampanii prezydenckiej w 2006 roku mówi o szkole zawodowej na profilu kierowca mechanik. Ukończyłem zasadniczo szkołę zawodową jako kierowca mechanik. Poszedłem do zawodówki, ukończyłem też, no zawodówka była lepsza, kulturalniejsza, taka, dyrektor był dyscyplinarny, trzymał lejca na uczniach, twardo i tak dalej. 1980. Powstaje niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność, do którego w sierpniu przystępuje 17-letni Krzysztof Kononowicz. Do dziś rola, jaką odgrywał w białostockim NSZZ, nie jest do końca jasna. Krzysiek czasem twierdzi, że był przewodniczącym okręgu, jednak nie potwierdzają tego żadne papiery.
nawet zakładając chaotyczne budowanie lokalnych struktur w roku 80 na całkowicie oddolnej zasadzie, trudno uwierzyć, żeby osoba niepełnoletnia objęła tak wysoką funkcję. 13 grudnia 1981 roku zostaje ogłoszony w Polsce stan wojenny. Krzysiek twierdzi, że milicja go szukała, więc ukrywał się wtedy na Białorusi w Strzelcach, gdzie odwiedzał go Boguś z zakupami i innymi niezbędnymi rzeczami. Tu cytat z wywiadu udzielonego dla nowiny24.pl. Milicja szukała mnie. Przyjeżdżała tutaj do mamusi i tatusia, ale ja uciekłem na Białoruś. Tam schowałem się w domku, co po rodzinie został, a brat chodził mi po zakupy. A potem wróciłem. Na granicy problemu nie było, bo ja pozlewki dla prosiaków ze Straży Granicznej brałem i wszystkich tam znam. Wszystkich komendantów. Zapytajcie. Na tym otwartym wystąpieniu przeciwko reżimowi komunistycznemu skończymy na dzisiaj. Chcę podziękować wszystkim osobom za pomoc w dostarczeniu i interpretacji materiałów oraz całej społeczności tworzącej Kononopedię. Bez Was byłoby to o wiele, wiele trudniejsze. Chciałem również podziękować wszystkim moim donatorom, bez których nie mógłbym tyle czasu poświęcać na historię Krzysztofa Kononowicza. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam, szef sztabu. No i co, musieli wszystko rodzice, a ja jeszcze byłem kundlem małym i nie miałem może 11-12 lat, to rodzice rządzili i zaczęli sprzedawać. Ziemia tam była, jest z wyż pierwszej klasy zawsze, tam nie ma piasku, tam czarnoziem, tam wszystko rośnie ekstra. To nie czuł, że na piasku taka o cebulka, o taka o, że nie ma czego obebrać, a tam cebula jest bez sztucznych nawozów. U nas było bez kilo jednej cebuli było, a nawet i więcej. Jak jaka cebula, jak dać więcej obornika, to więcej, większa była cebula. A czy przenosiło się gdzie? W tornistrach. A KOR najlepiej zatrudniało, przewodniczący KOR-u zatrudnili... Co to za skrót KOR? Komitet Obrony Narodu Polskiego. Robotnik Komitet Obrony Narodu Polskiego. Robotnik. Obrony Polskiego. Nie, robotnik. Robotników i Polskiego. I tak, mówiono. Założony przez Jacka Kurę. Tak. Krzyśka to ja już znałem bardzo, bardzo dawno temu. Znałem go, ponieważ mieszkaliśmy, tak jak wiecie, na tej samej dzielnicy. Do tej pory mieszkamy. Było boisko naprzeciwko jego domu, teraz to tam zarośnięte krzaczorami jest. Było boisko, na które jako małolaci przychodziliśmy, nie wiem, nie pamiętam ile mieliśmy lat wtedy. Znaczy ja nie mówię o Krzyśku, bo Krzysiek jest ode mnie starszy, chyba o 12 czy tam, czy o 14. No, mieliśmy po 15 lat, czy może trochę mniej. Przychodziliśmy tam grać w piłkę, jeszcze wtedy Krzyśka brat żył. No i żeśmy tam sobie grali, oczywiście dla jego brata i dla Krzyśka już przeszkadzało. Już coś było z nimi nie tak, nie halo. Bo potrafili wejść do parku z gumowymi pałami takiej własnej roboty od szlaucha. I nas rozganiali po prostu, żebyśmy w tą piłkę tam nie grali, bo im przeszkadzał, nie wiem, hałas. No, nie mam pojęcia, co im przeszkadzało, że kurde dzieciaki grają w nogę, w gałę, czyli nie.